Państwa, otwieram 41. sesję Rady Gminy Tanki. Witam serdecznie wszystkich radnych, mieszkańców gminy Tanki, przewodniczących, wójta wraz ze swoimi współpracownikami. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że na 15 radnych obecnych jest 13, to oznacza, że nasze obrady będą prawomocne. Na dzisiejszą sesję zaproponowano następujący porządek obrad. Punkt pierwszy, otwarcie i stwierdzenie prawomocnej sesji. Kto jest przeciwny, punkt drugi, przyjęcie porządku obrad. Punkt trzeci, przyjęcie protokołu z obrad 40. sesji Rady Gminy. Punkt czwarty, informacja w Gminie gminy, działalności między sesjami. Punkt piąty, zapytania mieszkańców. Przedstawienie propozycji i podjęcie uchwały. 6.1. W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność gminy Panki. 6.2. W sprawie powierzenia uprawnień wójtowi gminy Panki. 6.3. W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014. 6.4. W sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2014-2026. 6.5. W sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi Kłobuckiemu przez gminę Panki. 6.6. W sprawie zmiany uchwały nr 36/286/2013 Rady Gminy Panki z 6 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Panki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014. Punkt 7. Interpelacje radnych i wolne wnioski. Punkt 8. Sprawy różne. I punkt 9. Rozpoczęcie 41. sesji Rady Gminy. Państwa, kto ma uwagi na propozycję zmian? Prosić Panie Przewodniczący o wprowadzenie uchwał, które nie zostały ujęte w porządku obrad. To będzie pierwsza w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. Druga będzie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Chciałem również zgłosić poprawki do uchwał 6.3 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 i 6.4 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Panki na lata 2014-2026. I materiały już zostały rozwiązane. Dziękuję. Czy ktoś ma jeszcze jakieś propozycje odnośnie porządku obrad? Nie widzę. Proponuję przegłosować. Proszę Państwa, kto jest za przyjęciem zaproponowanego porządku obrad wraz ze zmianami zgłoszonymi przez wójta gminy Panki, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Stwierdzam, że zaproponowany porządek obrad wraz ze zmianami zgłoszonymi przez wójta gminy Panki został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 3. Przyjęcie protokołu z obrad 40. sesji Rady Gminy Panki. Proszę Państwa, protokół jest już od dłuższego czasu na naszej gminnej stronie. Przede mną jest w formie pisemnej, podpisany, sprawdzony przeze mnie. Proponuję przyjąć go bez czytania. Proszę Państwa, kto jest za przyjęciem protokołu z obrad 40. sesji Rady Gminy Panki bez czytania? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Stwierdzam, że protokół z obrad 40. sesji Rady Gminy Panki został przyjęty jednogłośnie bez czytania. Punkt 4. Informacja wójta gminy, działalność w zakresie decyzji. Panie wójcie, proszę. Bardzo Panie Przewodniczący, Szanowni Goście. Na początku chciałem podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w naszych dożynkach gminno parafialnych, ponieważ wiedziałem, że prezydencja była. Przede wszystkim wielkie podziękowania dla sołectw na czele z sołtysami, bo stroje
wystroje na początku na miasta do gminy wojewódzkiej. Jak zwykle przepiękne praszczyki, jamiki, panki, szczególnie praszczyki. Pan sołtys tym kierował. Bardzo wam wszystkim serdecznie dziękuję. Proszę pogoda, to nie sprzyjała, ale i tak widziałem, że udało się to wszystko. Wybudowany został, że tak powiem, w trakcie wakacji i zdążyliśmy do rozpoczęcia szkoły prac zabaw przy zespole szkół w Pankach. To jest prac zabaw, na którym mieliśmy dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego poprzez wniosek złożony w lokalnej grupie działania Zielonej Wyszoły Śląskiej. Także, tak jak żeśmy tutaj planowali, do dnia rozpoczęcia szkoły prac został zakończony i temat mamy zamknięty. Podpisaliśmy umowę ostatnio w Urzędzie Marszałkowskim na kolejne zadanie, to jest miejsce aktywnego wypoczynku w miejscowości Panki. Już zbieramy oferty, także podejrzewam, że może jeszcze w tym tygodniu, bo w przyszłym tygodniu już będziemy to realizować. To jest nasz drugi projekt, który mamy poprzez lidera, a wiemy, że jeszcze dwa czekają na podpisanie umowy, bo wtedy przy tamtym naborze cztery projekty nasze zostały zakwalifikowane. Także czekamy jeszcze na dwa. Podpisaliśmy umowę Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie zadania zagospodarowania przestrzeni publicznej w miejscowości Panki. I to zadanie, jak wszyscy widzimy, zostało ukończone. Oddanie nastąpiło w czasie dożynek. Budowany przystanek to jest budowany systemem gospodarczym przez nas, ponieważ nie był ujęty w projekcie. W projekcie miał zostać stały, myśmy postarali się, żeby już swoim sposobem jakby dopieścić ten projekt, żeby to już wszystko wyglądało tak, jak się należy. W dniu wczorajszym została zamontowana trasa zdrowia, którą uzyskaliśmy od Państwowego Zakładu Ubezpieczeń. Trasa PZU można przejechać już w lesie od ulicy Zwierzynieckiej w stronę Zwierzyńca III. Elementy są zamocowane wraz z tablicami informacyjnymi. Firma to w ciągu jednego dnia zrobiła, ponieważ mają dużo tych prac teraz w kraju do zrobienia. Tak się śpieszą, że rzeczywiście tam w jednym dniu muszą temat zamknąć. Myśmy wcześniej przygotowali im teren już też systemem gospodarczym, także mieli gotowe, wchodzą, montują. No i rzeczywiście przejechałem dzisiaj, jest to wszystko ładnie zamocowane, ładnie wygląda. No i mamy prezent, tylko chwalić teraz prezydium, musimy promować. To jest promocja dla ubezpieczyciela, żeby jednak poprzez takie właśnie działania firma była widoczna, że dbają o zdrowie i o kondycję narodów. Ogłosiliśmy przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cyganka. Podpisaliśmy już umowę w Urzędzie Marszałkowskim w programie rozwoju obszarów wiejskich, także mamy tam dofinansowanie. Tutaj montaż finansowy będzie bardzo dobry tej kanalizacji, bo oprócz dofinansowania, które na 100% już mamy, bo jest umowa podpisana, uzyskamy również zwrot z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, także w postaci umorzenia praw. Pożyczki. Także tutaj montaż mamy bardzo dobry i myślę, że środki, jakie tutaj zaplanowaliśmy, będziemy przesuwać na kolejne kanalizacje. Złożyliśmy kolejne wnioski do Urzędu Marszałkowskiego w ramach PROW. Świetlice, na które wniosek przeszedł, jest w Urzędzie Marszałkowskim, mam na myśli tutaj praszczyki Janiki Kostrzyna. Złożyliśmy wnioski przez lidera, ale tam dofinansowanie jest tylko. No wiadomo, żeby wniosek przeszedł, musi być małe dofinansowanie do 25 tysięcy. Powiększyliśmy te wnioski i złożyliśmy wspólnie na odnowę wsi w Prowie bezpośrednio, tutaj bez lidera. Także liczymy na ich wejście z większym dofinansowaniem, co pozwoli nam na wykonanie tych grubszych robót, bo wiemy, że założoną mamy rozbudowę zarówno w Janikach, jak i na Praszczykach, a to już wymaga większych pieniędzy. Rozpoczęły się już zebrania sołeckie. Wczoraj mieliśmy dwa pierwsze co z Kapanki Rzegdzina Jaciska. Ja bym prosił, żeby mieszkańców, rozmawiać z nimi, żeby więcej przychodziło na te zebranie, ponieważ to jest takim naszym odwiecznym problemem. Było z Rzegdziny
zebranie, to wiem, tam 5 osób było. No później każdy chciałby coś, ma jakiś pomysł, ale nie przyjdzie na to zebranie, nie powie, co by chciał naprawdę, a już później taka dyskusja, bo co by tam kto nie zrobił, no to nie ma sensu. No, konstruktywna jest dyskusja, jeśli więcej osób jest, każdy wrzuci jakiś pomysł, zostanie przegłosowany i uczciwą jakąś robotę. Pieniądze pójdą w określonym celu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. To jakieś pytania do wójta? Przechodzimy do następnego punktu. Zapytania mieszkańców. Dzisiaj nie ma. Pana wewnętrznym projekt. Przedstawienie propozycji i podjęcie uchwał 6.1 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej. Proszę? Prawa może dopuścić uchwałę, którą przyjął. To będzie trzeba na koniec tych panów. To mnie przeszkadza, może być teraz. To myślałem o sprawach różnych. Dobrze. Ile ta prezentacja zajmie? Ja myślę, że pół godzinki, tak? Jakby do pytania. Może 20 minut. Nie, to lepiej z nowego. Sprawy służbowe, to co musimy, a później zainteresować. Czyli przechodzimy do naszych uchwał. Przejdziemy w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność gminy Hanki. To będzie reprezentowane. Jeśli nie rozpraszali, to może to wyłączymy. Nie przeszkadza? Nie. W sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki z zasobu niekomunalnego w miejscowości Kałbuki. Działka ta przez okres 20 lat była związana umową dzierżawy, dzierżawcą był papiera Franciszek. W ubiegłym roku umowa wygasła i gmina postanowiła działkę typować do sprzedaży. Zrobiliśmy przetarg otwarty nieruchomości, licytację, bo był zainteresowany zakupem tej działki. W dniu przetargu nie było ofert, w związku z tym przetarg nie odbył się. Zainteresowany zgłosił się po przetargu do negocjacji. Pan wójt odrzucił taką propozycję negocjacji. Działka pozostaje w dalszym ciągu w zasobie mienia komunalnego, wobec tego, że nie jest sprzedana. Wnioskujemy o jej przeznaczenie do dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata, dlatego że są chętni do jej dzierżawy. I mój wniosek właśnie jest prośba o wyznaczenie chociaż na 8 lat tej wytypowanej działki do dzierżawy. Dzierżawa będzie w drodze też przetargu wyłoniona. Nie mamy dzierżawcy ze wskazania, tylko w przetargu. Czy ta działka ma charakter? Działka jest w części przy drodze 80 metrów pod teren zabudowy mieszkaniowej mieszanej, czyli rolniczej jednorodzinnej. Pozostała część działki jest rolnicza. Działka ma powierzchni 70 hektarów. Czy ktoś ma pytania? Która to jest działka na Kałbuki? Działka między panią Króla i Króla i Dudę i Widą. Naprzeciwko mnie, tak? Tak. Czemu nie zadowolić? Cena była wysoka działki, nie ukrywam, bo była w ubiegłym roku 45 tysięcy na tej działce. Ale tam 80 metrów pas jest pod zabudowę. No jest taki teren do planu, ale nie, cena wydawała się za wysoka. W ogóle jest martwy rynek nieruchomości w tej chwili, no i nie kupi. Myślę, że nie może się leżało to z drugiej. Oczywiście. Proszę Państwa, oczekiwam jakichś propozycji odnośnie na jaki okres. Bo wiadoma sprawa, że jeśli ma być użytkowana rolniczo, to też trzeba w nią trochę zainwestować. Oczywiście. Bo inwestor liczy, że mu się te nakłady zwrócą. Wydaje mi się, że taką minimalny okres to było 5 lat. Tak, jest to matka, a tam dalej jest łąka. To tutaj jest budynek ta obora i tam no, jest takie, tak, no, to ma być niezłomne. No, wymaga tego podarwania, bo
Jest to ważne odmienienie, tracimy na wartości, możemy nawet na te 8 lat, jak tam była propozycja od pani burmistrza. Czyli tylko od radnego 8 lat. Jak to się nadejdzie, to może... To są jakieś inne propozycje? Nie ma. Przyszedł sobie tutaj w tej chwili. Muszę przegłosować propozycję. Dziękuję. Nie przyjąć, jeżeli nie ma głosu przeciwu. To razem z uchwałą. Czyli tekst uchwały wpisuje przez 8 lat. Proponuję przegłosować tę uchwałę. Uchwała Rady Gminy Pankin w sprawie wyrażenia zgody na wydzielanie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pankin. Podstawy prawne nie czytam. Rada Gminy Pankin uchwala paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na okres 8 lat w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość położoną w kawkach oznaczoną numerem działki 103 o powierzchni 0,7357 hektara, dla których są rejonowy w Częstochowie, dla miejscowej Wydział się Wieczysty Sądów, prowadzi księgę wieczystą numer KWCZ2C/00041-1. Paragraf 3. Uchwała. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Pankin. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Państwa tyle na przyjęcie tej uchwały. Proszę o myślenie. Dziękuję. Kto się wstrzyma? Nie widzę, kto przeciwnie. Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej władzę gminy Pankin została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 6.2. Uchwała w sprawie powierzenia uprawnień wójtowi gminy Pankin. Co będzie robiono? Panie Raczyński, proszę bardzo. Ustawa o gospodarce komunalnej przewiduje, że Rada może zdecydować swoje uprawnienia do ustalania cen i opłat za obiekty o charakterze użyteczności publicznej na wójta. Oczywiście nie dotyczy to sytuacji, kiedy taki szczególny przewiduje to kompetencje dla Rady, na przykład tak jak ustawa o utrzymaniu czystości i porządku, czy ustawa w sprawie zbiorowego zaopatrzenia wodę, czy zbiorowego odprowadzania ścieków. Tutaj ta kompetencja jest zachowana, bo ustawodawca przewidział, że Rada po prostu to jest kompetencja Rady. Natomiast jeżeli chodzi o takie inne sytuacje, na przykład przyjeżdża cyrk, no i wtedy nie wiadomo, ile faktycznie pobrać od niego za zajęcie tej powierzchni, którą on zajmuje. Takie po prostu, które nam się zdarzają po prostu w życiu. Ktoś na przykład będzie chciał wynająć salę w budynku urzędu na jakieś szkolenie. No i wtedy nie wiadomo po prostu, w jaki sposób ustalić tą cenę. I wtedy Rada, jeżeli da takie uprawnienie dla wójta, wójt w drodze zarządzenia ustali sobie te stawki i po prostu jest wszystko w porządku. Taką kompetencję, żeby Rada zdecydowała to swoje uprawnienie na wójta w takich właśnie sprawach, kiedy przepis szczególny nie przewiduje tej kompetencji dla Rady. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Myślę, że jest to sensowne, bo często drobne sprawy czekać do sesji często nie ma możliwości, a zwoływać na tę okazję sesję i koszt wielokrotnie często jest wyższy niż woda, którą się uzyska z czegoś. Jeśli nie ma żadnych pytań, proponuję przegłosować. Uchwała Rady Gminy Pankin w sprawie powierzenia uprawnień wójtowi gminy. Ustawy prawne nie czytam. Rada Gminy Pankin uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Punkt pierwszy. Powierza się wójtowi gminy upoważnienie do stanowienia o wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalenia cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej gminy Pankin. Na podstawie artykułu 4 ust. 1 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej. Punkt drugi. Upoważnienie, o którym mowa w ustępie pierwszym, nie dotyczy sytuacji, w których przepisy szczególne regulują sposób ustanowienia o wysokości cen i opłat albo w sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie dnia podjęcia. Proszę Państwa, to jest uchwała. Za przyjęciem tej uchwały proszę o myślenie. Dziękuję. Kto się wstrzymał?
Nie widzę przeciwnie. Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała w sprawie powierzenia uprawnień gminowych gminy została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 6.3. Uchwała w sprawie zmian w tym budżecie gminy na rok 2014. Była to poprawka gminowa. Kto będzie referował? Będą zakupione we wspólnym zamówieniu, żeby uzyskać niższą cenę, jak najniższą cenę zakupionych towarów. I wszystkie te przedmioty będą oczywiście zgodne z potrzebowaniem szkół, czyli to, czego brakuje, nie nakupujemy, tylko tak jak dyrektorzy złożą do nas zapotrzebowanie. Kolejne zwiększenie w oddziale różne rozwiązania finansowe. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących. Jest to kwota 4020,70 zł. To jest dotacja stworzonego wniosku na Funduszu Sołeckiego, zrealizowane w roku
2013 refundacji mamy w wysokości 30% dokonanych wydatków na ten cel. Zwiększenie o 55 groszy z pozostałych odsetek, śmiesznie to wygląda, ale nie było tego paragrafu tworzonego, do 20 wykonanych w tej wysokości i stąd uzupełnienie tych programów. Zwiększenie w rozdziale 801.01 szkoły podstawowe o kwotę 53 880 zł. To również jest w wyniku złożonego wniosku na przyłączanie i dostosowanie sieci szkół, sieci internetowych szkół do internetu szerokopasmowego. Mieliśmy taką możliwość złożenia wniosku do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Wniosek został zaopiniowany pozytywnie. W związku z tym całe zadanie we wszystkich trzech szkołach będzie wykonane i w bibliotece to koszto będzie w następnym innym rozdziale, dlatego może już teraz opowiadam, potem tylko przytoczę. We wszystkich trzech szkołach, czyli szkoła w Tarkach, szkoła w Koniewkach i Koryzanowie, biblioteka w Tarkach będą miały z tych środków sfinansowane wymiany instalacji, wymiany sieci i przyłącza. Gmina nic nie dokłada, nie wymagamy wkład własnych. Tak samo zresztą jak te wyposażenie świetlic szkolnych, to również jest w całości finansowane z subwencji, nie ma tego udziału własnego. No i tutaj jest właśnie kwota 17 150. Proszę skreślić tą kwotę, tam jest 25 środków gminnych, to jest kontrol, powinno być 0. Się przekleił. I to jest również dotyczy internetu, założenia internetu i przyłącza do sieci internetu szerokopasmowego, to co było omawiane w przypadku szkół, teraz również do biblioteki. Zmniejszenie z tytułu wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Zmniejszenie o kwotę 40 tysięcy, to jest to, co wcześniej była zgoda na pierwsza linia nieruchomości. Nieruchomość wcześniej była planowana do sprzedaży, jednakże nie udało się tego dokonać. W związku z tym dochód ten nie będzie wykonany, będzie tylko zapłata za dzierżawę, ale to jest w innym paragrafie i w innym rodzaju dochodu. Zwiększenia kwotę 1404 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. To jest kwota, jaką uzyskaliśmy w przetargu za sprzedaż naszego wysunionego żuka gminnego. Kolejne rozliczenia różne. Zwiększenie o kwotę 39 963,79 zł. To jest również tylko z dwóch rodzajów wydatków dochodów, bo dochody bieżące tam były wcześniej, teraz jest, są dochody majątkowe, dotacja z tytułu zwrotu wykonanego w 2013 Funduszu Sołeckiego. Po stronie wydatków może Państwo sięgną do materiałów, które były dzisiaj dostępne, po załącznik o wydatkach będzie zmieniony. Wydziale infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi z zmniejszeniem o podnemu 105 tysięcy. Na to wpływa w załączniku inwestycyjnym, jest to dokładnie rozpisane. Jest to przeniesienie środków na realizację budowy wodociągu na ulicy Zwierzyńskiej do Koniecznej. To, co było planowane, to było na wniosek mieszkańca. Tutaj zadanie będzie wykonane w przyszłym roku ze względu na to, że nie dostaliśmy zgody jednak z powiatowego zarządu dróg, odmówiono przejście z tym wodociągiem w pasie przydrożnym ze wskazaniem, żeby iść po prywatnych terenach. Sprawa tutaj jest dosyć skomplikowana, ja nie wiem, czym jest spowodowana, no wielokrotnie to już było tutaj omawiane.
jednakże no, nie zdążymy, bo tam jest bardzo dużo działek. Od wszystkich odrębnie trzeba uzyskać zgodę na przejście przez nieruchomość. To wiadomo, że to wydłuża cały proces projektowania. Te środki zostały przeniesione na następny rok po części przeznaczone na coś innego, potem opowiem dlaczego, ale jedno co mnie martwi, konsekwencje finansowe tego, tego braku zgody zarządu powiatowego. Nie możemy się odwołać do tej decyzji? To znaczy się jest teraz, ja może skończę wątek, bo my chcemy przejść, jednak wchodzimy w czyjeś działki. Jeżeli wejdziemy w czyjeś działki, ktoś może sobie rościć prawa do odszkodowania. Wzrastają koszty, które gmina musi ponieść. Jednocześnie mówię, że wzrasta wartość inwestycji. Do tego przynajmniej mamy świadomość, bo już jest lawina w kraju, bo to najnowsze wiadomości, że jeżeli my będziemy płacić, to wejdzie też w koszty wody. Bo jeżeli wejdzie w kraju jakaś dzierżawa, czy coś za pozostawione urządzenie w prywatnym gruncie, to będzie opłata kolejna, która zwiększy koszty sprzedaży wody. No, co za tym idzie, równocześnie wpływa to na, może wpłynąć na ceny wody. Będziemy to, co tutaj spróbowaliśmy, razem wybrał, będziemy próbować jeszcze działać w tym kierunku, ale jeżeli dalej będzie opór ze strony powiatowego zarządu, nie mamy na to wpływu, jeżeli wzrosną koszty, komu te koszty będziemy zawdzięczać. Kolejne zwiększenie o ponad 35 tysięcy, to jest kwota, którą uwzględniamy na zakup wody, dla niej były w pełni zabezpieczone środki, a to już jest oszacowane dokładnie, ile nam starczy do końca powinno. W każdym razie, jeżeli macie jakieś awarii, jakąś dużych poborów nieplanowanych. W dziale drogi publiczne powiatowe jest zabezpieczone, zwiększone o 5 tysięcy. To 5 tysięcy związane jest z pozycją 7 w załączniku zadania inwestycyjne, a to jest, będzie przeznaczone na budowę chodnika na ulicy Zielonej. Tam jest ten zakręt bardzo niebezpieczny, to było planowane wcześniej. I zadanie będzie realizowane w roku przyszłym, jednakże musimy się zabezpieczyć projektowo, w związku z tym musimy zabezpieczyć środki na realizację już projektu tego zadania, żeby on w przyszłym roku mogło być realizowane. Zadanie będzie w sumie również w wieloletniej prognozie finansowej, ze względu na to, że jest rozpoczynane od projektowania teraz do realizacji w przyszłym roku. Kolejne zwiększenie odkładem 25 942 złote w rozdziale drogi publiczne gminne, zakup usług remontowych. W związku z tym, że pierwotnie się nie starczyło, ile starczyło, tyle było zrobione. Remontów dróg, jednakże w złym stanie była droga na Aleksandrów Dal, to Aleksandrów, tam były zgłoszenia, że to jest fatalna, tak samo byliście na tych obrad, widzimy, że faktycznie przez lato droga jeszcze się pogorsza, w związku z tym jest konieczność wyremontowania tej drogi i konieczność równocześnie zabezpieczenia środków na to zadanie. Kolejne zwiększenie 100 tysięcy złotych wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, również w drogach publicznych gminnych. To dotyczy dwóch zadań z pozycji, dwóch zadań z załącznika, zadań inwestycyjnych w 2014 roku. Są to zadania w pozycjach 9 i 10. Pierwsza, przebudowa drogi gminnej w Janikach, tak zwane kolana, na kwotę 37 tysięcy. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale mieszkańcy akurat tej wsi wiedzą,
wycie, gdzie to ona są. Ja osobiście akurat wiem, bo mam tam godzinę. Jest to krótki odcinek miejsc. Oszacowaliśmy zeszło nam zadanie wodociągu. Mogliśmy w tym momencie przesunąć te środki na przebudowę tej drogi. Tym bardziej, że tam oceniał, że ta budowa tam jest w zasadzie specjalna. Nie jestem w temacie dokładnie. Kolejne na kwotę 60, na kwotę transportu składa się jeszcze przebudowa drogi gminnej Janinka. To jest jak się jedzie w stronę Krzeki, Zakopiej, mówię, że te drogi nie mają numerów na dostępu podjazdami. To żeby to było czytelne, więc opisane jest także. Może troszeczkę, nie tak jak powinno być, jednakże chciałabym, żeby każdy wiedział, w którym miejscu się to znajduje. I to jest na kwotę 63 tysiące. Kolejne zwiększenie o kwotę 20 tysięcy w rozdziale Urzędu Gminy, zabezpieczenie opłat dla pracowników, wynagrodzenia bezosobowe zwiększenie o kwotę 11 835, wynagrodzenia bezosobowe, to związane z tym, że przyjmie pracy. Wynagrodzenie zobowiązanie zatrudnienia tych osób na miesiąc bądź trzy, zależy od projektu, jako że nie mamy możliwości zatrudnienia na umowę o pracę bez konkursu, w związku z tym te osoby wykonują pracę na umowę, zlecenie zostało za minimalną stawkę wynagrodzenia bądź połowę minimalnej stawki wynagrodzenia, to jest uzależnione od projektu, z jakiego starzy się za urzędu pracy. Kolejne zwiększamy o kwotę 10 tysięcy zakupie materiałów i wyposażenia. Tam już mamy troszkę mało środków, jak wiadomo, w urzędzie materiałów tych różnych bardzo dużo. Kolejny zakup remontowy na kwotę 25 tysięcy. To jest związane z remontem, który się odbył po zaraniu, te środki, jak widzieliście Państwo, po stronie dotowej wpłynęły i musimy je tylko po stronie wydatkowej przeznaczyć na sfinansowanie naprawy szkód. Kolejne zwiększenie 10 tysięcy złotych, zakup usług pozostałych również z uzupełnieniem budżetu, podróże służbowe, krajowe zwiększenie o kwotę 3 tysiące, tam też w pełni były zabezpieczone środki w związku z ilością spraw, jaką w tej chwili, jakimi w tej chwili gmina się zajmuje. Jest naprawdę bardzo dużo przejazdów, a chociażby to najwięcej jest do urzędu marszałkowskiego, do urzędu wojewódzkiego, bo już te powiaty to są mniej kosztowne, jednakże droga do Katowic, jednak przejazd jest drogi do środków, w tym paragrafie zrozumiały dosyć szybko. Kolejną zmianą jest zmiana w rozdziale o budżetach straży pożarnych. Tam też już na bieżąco otrzymanie jest troszkę mało środków zabezpieczonych na wszelki wypadek, gdyby się coś wydarzyło. W wynagrodzeniach bezosobowych zwiększenie o kwotę 3,5 tysiąca i w zakupie materiałów wyposażeni kwota 2 tysiące. W oświacie i wychowaniu zwiększenie o kwotę, w szkołach podstawowych zwiększenie o kwotę 93 880 zł, jest to zwiększenie zgodne z dotacją, którą otrzymaliśmy na rozbudowę i zdefiniowanie, to co mówiłam, po stronie dowodowej, jednocześnie po stronie niewydatkowej, to jest taką kwotę. Dlatego, że dotacja ma sfinansować całe zadanie bez dotowania naszych środków. W rozdziale świetlic szkolnych zwiększenie o 60 tysięcy, również to co omawiałam po stronie dochodów, wyposażenie świetlic szkolnych w całości pokrywane z rezerwy subwencji oświatowej, oświetlenia ulic, placów i dróg, zwiększenie o kwotę 1 752 zł, zabrakło środków na oświetlenie na bodajże ulicy Ogrodowej. A
Tam już mamy wykonawcę wyłonionego, znamy kwotę i będzie zrealizowany jednak brakło Sołeckiego, żeby tam pomóc sfinansować. Tak, i równocześnie to zadanie jest ta kwota uzupełniona w załączniku zadania inwestycyjne. Tylko z tym, że ta część jest finansowana z Sołeckiego. Tu jest na wieści napisane 17 173, czyli z funduszu Sołeckiego. No o taką kwotę 1700 wydaje się, tak wypłacił, to nie ma sensu rozbijać i nie realizować zadania w przypadku braku. Zmniejszenie o kwotę 121 277, to jest zmniejszenie płac i powiatów naszych innych samorządu terytorialnego, to jest tutaj o anulowanie kar z ochrony środowiska, które miał naliczony związek między gminnego sprawowany Pani Przystań, w związku z tym, że związek dostał pismo o umorzeniu tych kar, równocześnie gminy Tanki i Przystań, gminą Tanki i Pan Przystań, i te środki wywoliły się wydatkowania na inne cele. W rozdziale zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększenie o kwotę 1800 zł i 80 groszy, to będzie przeznaczone na dotacje dla klubu sportowego, też klub sportowy w naszym imieniu składał wniosek do Ministerstwa Sportu, aby skorzystać z programu rządowego Umiem Pływać. Tym programem będą objęte dzieci klasy trzecich szkół podstawowych, mają zapewnione, tutaj jest dofinansowanie 80%, to jest bardzo duże dofinansowanie. My tylko dopłacamy te 1800 zł 80 groszy, to jest również na załączniku, nie był dzisiaj wymieniany. Państwo wielokrotnie dostali dotacje udzielone. I w ramach tego programu dzieci mają zapewnione 20 lekcji na basenie. Z tego co już wiemy, na basen dzieci będą jeździć do Olesna. I tak jak mówiłam, jest to program, który obejmuje tylko dzieci klas trzecich szkół podstawowych, ale chcemy w ten program wejść na stałe i składać wniosek w tej chwili co roku. W związku z czym każda, tak, zajęcia są oczywiście z instruktorem prowadzone, proszę. Dzieci nie są same, oprócz tego jest opieka, zapewniony dowóz na ten basen, wszystko w tej kwocie. I tak jak mówiłam, chcemy co roku teraz będziemy składać ten wniosek. W związku z czym praktycznie każde dziecko, które pójdzie do szkoły, będzie dojdzie do trzeciej klasy, będzie tym programem objęte. No jeżeli oczywiście Ministerstwo Sportu ten program otrzyma, ale z tego co obserwowaliśmy, dowiadywaliśmy się, to ten program będzie kontynuowany. Nie wiem, czy są jakieś pytania, może. Ja też objaśnienia dotyczą punktów. Objaśnienia tutaj dotyczą. Tak, na wierzchu to są dopięte. Jeżeli nie było tutaj, że będą to wszystko wchodzić. Te zmiany, które Państwo mają przedstawione. Czy są jakieś pytania do Pani Kasi? Przewodniczący, uchwała Rady Gminy Tanki w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok. Sprawy ważniejsze zadań gminy, uchwała. Paragraf pierwszy. Dokonać zmian w budżecie gminy na 2014 rok. Punkt pierwszy. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 42 462,92 zł oraz dokonać zmian w dochodach gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Punkt drugi. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 142 432,92 zł oraz dokonać zmian w wydatkach gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Ulega zmianie załącznik nr 7 pod nazwą zadanie inwestycyjne w 2014 roku do uchwały nr 36.298.2013
Rady Gminy Pamczyn dnia 6 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Ulega zmianie załączniku nr 8 pod nazwą dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych i dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu gminy podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych. Do uchwały nr 36.278.2013 Rada Gminy Pamki, Rady Gminy Pamki dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 4. W wyniku dokonanych zmian budżet na 2014 rok zamyka się po stronie dochodów kwotą 16 935 898,35 zł. Po stronie wydatków 17 436 313,35 zł. Po stronie przychodów kwotą 1 700 000. Po stronie rozchodów kwotą 1 199 584,70 zł. Paragraf 5. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę Państwa, kto jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała Gminy Pamki w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 została przyjęta jednogłośnie. Druga nasza uchwała dotycząca wieloletniej prognozy finansowej. Też proponuję przegłosować objaśnienie do liczenia. Uchwała Rady Gminy Pamki w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pamki na lata 2013-2026. Rada Gminy Pamki uchwala ten następujący. Paragraf 1. Ulega zmianie treści nr 1 pod nazwą wieloletnia prognoza finansowa otrzymujemy brzmienie załącznika do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Ulega zmianie treści załącznika nr 2 pod nazwą wykaz przedsięwzięć do WPR otrzymujemy brzmienie załącznika do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Ulega zmianie treści załącznika nr 3 pod nazwą wyjaśnienia otrzymując brzmienie załącznika do niniejszej uchwały. Paragraf 4. Uchwała. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 5. Uchwała podjęcia się dnia podjęcia. Państwa, kto jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała Rady Gminy Pamki w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pamki na lata 2013-2026 została przyjęta jednogłośnie. Na pewno naszą uchwałą jest uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatu pomorskiego. To będzie rekordowo. Na jednym z naszych spotkań wójtów w starostwie powiatowym z naszym starostą doszło do takiego wniosku wspólnego w zarządzaniu, wpłynął on z zarządzania kryzysowego, aby każda gmina weszła w program powiadomienia SMS-owego o wszelkich zagrożeniach, czyli jakieś kataklizmy, czy coś, co jest prognozowane. I w sumie powiem szczerze, jakieś miałem taką propozycję. No, gmina Popów bodajże już z tego korzysta. Z tego co wiem, nie jest to taką rewelacją, bo dzisiaj mamy inne systemy powiatowe. Ale tutaj, skoro doszliśmy do tego, że każda gmina w to wchodzi, no nie będziemy odludkiem w powiecie, że my to nie wejdziemy, tutaj nasza dotacja to 700 zł wynosi. Nie jest to wiążące na wiele lat. Możemy spróbować. Ja tak do tego podchodzę. Spróbujemy, bo no, jak powiedziałem, to tam też i ciągle ten podtrzymuje. Nikt z mieszkańców nie życzy sobie, żeby o 3 w nocy otrzymać SMS-a, że tam jakiś silny deszcz pada, czy że wcześniej spotkałoby się wręcz z takim odwrotnym działaniem. Także no, proponuję, żebyśmy, to już od rady zależy, żebyśmy z innymi gminami weszli w to na próbę i zobaczymy, jak to będzie się. Dziękuję. Są pytania?
że my tutaj może nie mamy bezpośrednich zagrożeń wielkich powodziowych czy innych katastrof, jednakże słyszymy, zdarzają się trądy powietrza. Są zdarzenia bardzo gwałtowne i szybkie. Mogą się zdarzyć, okaże i pożar dnia. Często taka informacja decyduje o zdrowiu, o zachowaniu majątku. Można jakoś się zabezpieczyć jakimś problemem. Niekiedy ciężko. No kwota 700 złotych nie jest jakaś znacząca dla finansów gminy. Tak jak mówię, wejdźmy, zobaczmy, jak to się wyglądało. Lepiej, żeby nie było okazji do skorzystania z tego systemu. Ale trzeba się zabezpieczać na najgorsze. Jeśli nie ma rady, proponuję przegłosować uchwałę Rady Gminy Pankow w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi pobudzkiemu przez gminę Pankow. Podstawy prawne nie czytam. Paragraf pierwszy. Udziela się z budżetu gminy Pankow na rok 2014 pomocy finansowej powiatowi pobudzkiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów obsługi systemu SMS ostrzegającego mieszkańców powiatu przed zdarzeniem o charakterze kryzysowym zwanego systemem SMS. Paragraf 2. Pomoc finansowa, o której mowa w prawie pierwszej, zostanie udzielona w formie dotacji celowej w wysokości 700 zł. Paragraf 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej, zasady rozliczania środków określone zostaną w umowie między powiatem a gminą. Do zawarcia umowy upoważnia się wójta gminy Pankow. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się wójta gminy. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę Państwa, tyle za przyjęcie tej uchwały. Proszę o przyjęcie. Dziękuję. Się wstrzymam. Nie widzę, ktoś przeciwnych nie widzę. Stwierdzam, że uchwała Rady Gminy Pankow w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi kłopuskiemu przez gminę Pankow została przyjęta jednogłośnie. I punkt 6.6 w sprawie zmiany uchwały nr 36.286 roku 2013 Rady Gminy Pankow dnia 6 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Pankow z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013. To jest ta zmiana, jest związana z wejściem naszym właśnie w program Umiem Pływać dla tych klas trzecich szkoły podstawowej. I tak jak tutaj pani skarbnik już wspomniała, w budżecie potrzebujemy 1880 zł przekazać dotacji dla klubu sportowego. A tutaj ważne jest to, na były zasady takie, gdybyśmy jako gmina weszli w ten program, dostalibyśmy tylko chyba 50% dotacji, a przez klub sportowy otrzymuje 80%, więc warto nam te 1800 klubowi przekazać i skorzystać z większego dofinansowania, jeśli zostawać przy naszym tutaj działaniu i wejść tylko w 50%, gdzie musielibyśmy raz tyle założyć. Także to jest tylko taka mała subtelna, znaczy zmiana kosztem wielkiej rzeczy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy są jakieś pytania do... Odnośnie tego głosem, bo dzieci z klasy trzeciej szkoły podstawowej do 12 lat już tam jeżdżą na bazę w ramach lekcji wychowania fizycznego, najpierw do Kraszki, później do Lesna, że do tej pory rodzice wszystko finansowali, czyli transport, zajęcie na basenie. Mam rozumieć, że teraz wszystko będzie za darmo. Teraz jest finansowanie w 100%. Nikt nie płaci za nic, ani za przewóz, ani za basen, ani za instruktora. Wszystko jest finansowane. Tylko przy klasie. Czy są jakieś pytania jeszcze do wydatków? Nie widzę, proponuję się głosować. Uchwała Rady Gminy Pankow w sprawie zmiany uchwały nr 36.286.2013 Rady Gminy Pankow z dnia 6 grudnia 2013 roku. Podstawy prawnej nie czytam. Rada Gminy Pankow uchwala paragraf pierwszy. W załączniku do uchwały nr 36.286. Roku 2013 Rady Gminy Pankow z dnia 6 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Pankow z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 wprowadza się następujące zmiany. Paragraf 10 otrzymuje brzmienie. W cudzysłowie paragraf 10. Planowana wysokość
środków finansowych przeznaczonych na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok wynosić będzie 26 800 zł i 80 groszy. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się budżetowi gminy. Paragraf 3. Uchwała podjęła się dzień podjęcia. Proszę Państwa, kto jest za przyjęcie tej uchwały? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie widzę, kto przeciwny? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała Rady Gminy Pampin w sprawie zmiany uchwały nr 36/2013 Rady Gminy Pampin w 2016 roku została przyjęta jednogłośnie. Punkt 6 to już mamy wydrukowane, to zostały nam dwie uchwały z rozszerzonego porządku obrad przez Wójta. 6-7 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. Kto będzie referował? Uchwała na nabycie kół gruntów przeznaczonych pod poszerzenie drogi w gminie Wiechnicka. Jest to droga, odcinek drogi biegący od ulicy Górnicy, od potęgi pana Kuta w kierunku Jadzi. Pełna zimna polna nawierzchnia, wysokany ruch. Okazało się, że część tej drogi jest w gruntach prywatnych państwa ludzi. W związku z tym dokonaliśmy podmiot, którego pana wyciągnięcia tego pod drogę i w chwili obecnej jesteśmy zmuszeni wykupić ten grunt, ponieważ jest to grunt rolnika indywidualnego znajdujący się pod drogą gminną. Dlatego prośba moja o to, żeby wyrazić zgodę na nabycie tego gruntu na rzecz gminy Szanki. Cena nie jest wygórowana, bo ustalaliśmy cenę około 3 tysięcy za te około 12 aut. Tyle wygląda z właścicielem ustaliliśmy. No, nie można było za darmo, nie zgodził się, bo tam jest trzech współwłaścicieli, ale za taką cenę myślę, że jest to wysoka cena, wykupił jeszcze roku ten grunt. Oczywiście, inwestycja wykonana na naszej całkowicie. Nie dość, że nie mieli zakazu, też tego podatku. No ale lepiej no, niż tak. Czy są jakieś pytania? Nie ma, proponuję przegłosować. Uchwała Rady Gminy Pampin w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. Uchwały sprawnej nie czytam. Rada Gminy Pampin uchwala. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na nabycie na rzecz Gminy Pampin na zasadach umowy kupna nieruchomości położonych w Jaciskach składających się z działek nr 177/9 o powierzchni 48,10 hektara, 177/11 o powierzchni 56,10 hektara, 177/13 o powierzchni 54,10 hektara, 177/15 o powierzchni 173,10 hektara, 177/17 o powierzchni 510,10 hektara, 177/19 o powierzchni 318,10 hektara. Opisanej księdze wieczystej KW numer CZ2C przez 000385-62 przez 1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Częstochowie 10 Wydział Zamiejscowy Ksiądz Wieczysty Pobójsku. Nieruchomość zostaje nabyta na poszerzenie drogi i innej relacji pan Jaciska. Paragraf 2. Wykonanie uchwały bierze się wójtowi gminy Pampi. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie dnia podjęcia. Proszę Państwa, kto za przyjęcie tej uchwały? Proszę o uchwalenie. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała Rady Gminy Pampi w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości została przyjęta jednogłośnie. I ostatnia nasza uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Kto będzie reżyserował? Wpłynął do nas wniosek inwestora, który w miejscowości Praszczyki buduje stację diagnostyczną wraz z Mienią. Postanowił rozszerzyć swoją działalność o stację benzynową. I tutaj no,
Jest to dla nas, dla gminy bardzo korzystne, bo wiadomo, że z takiej stacji idą do wysokie podatki i bardzo nam się to opłaca. Dlatego tutaj podejmując tę uchwałę, musimy się liczyć z tym, że koszty poniesiemy na przekształcenie tego planu. To nie będą na pewno koszty duże, byśmy się tam orientowali już u pani, która tutaj ostatnio nam robi dużo zmian. Bardzo tanio nam robi, bo my na uczelni z tego tytułu, żeśmy kiedyś mieli firmę bardzo drogą, teraz czterokrotnie taniej ktoś nam robi, dlatego no, nas to jakby zachęca do takich działań. Tutaj wiemy dobrze, że te koszty poniesione w przekształcenie tej działki zwrócą nam się bardzo szybko. Inwestor tam dynamicznie to wszystko buduje i no, zaznaczył, że chce to jak najszybciej zrobić, a im szybciej zrobi, tym szybciej do nas będą wpływać większe podatki. Także taka prośba, żebyśmy raczej przychylili się do tego wniosku i zaczęli dobre działania, w ten sposób pozyskujemy dobrych inwestorów. Myślę, że jest to ku naszemu dobremu rozwojowi. Dziękuję. Dziękuję. Są jakieś pytania? Myślę, że zasadne jest przyjęcie tej uchwały, bo jeśli ktoś chce inwestować, to wspomóc, a nie przeszkadzać. Te koszty, zapewne to o tym się zwrócą, bo jest obrada praktyczna, ta zmiana jakiegoś ciągu użytkowania po całym procesie. Po prostu właściciel na no przynajmniej części, ale zwrócił się tego. To nie są takie pieniądze bezwrotne. Jeśli nie ma pytań żadnych, to powinien je przegłosować. Uchwała Rady Gminy Pamki w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W sprawie prawnej nie czyta. Rada Gminy Pamki uchwala. Parlament pierwszy przystąpi do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki numer 253/7 w miejscowości Praszczyki, gmina Pamki. Paragraf 2. Integralną częścią uchwały stanowi załącznik graficzny przedstawiający granice obszaru objętego projektem planu. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi gminy. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia przesłanka. Tym razem podjęcie tej uchwały. Proszę o dziękuję. Dziękuję. Ja się wstrzymam. Nie widzę, że przeciwny. Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego została przyjęta jednogłośnie. Na tym wyczerpaliśmy porządek obrad dotyczący procedowania uchwał. Zostały nam dwa punkty, te prace radnych i wolne wnioski oraz sprawy różne. Dużo. Zapraszam. Został nam jeszcze jeden punkt. Interpelacje radnych i wolnych. Prawda, ja chciałam przeprosić, albo znał bardzo pilną sprawę i musiał nas opuścić, bo już tak wróci. Jeżeli uda mi się załatwić sprawę, to by było nagle było bardzo to jakiś pani nie ciekawe zgłosił, który by, czy on był poruszony na dzisiejszym spotkaniu? Nie, nie ma. Jeszcze skoro nie ma, zamykam 41. sesję Rady Gminy Pamki. Dziękuję wszystkim za przybycie, za aktywny udział w obradach. Zapraszam na następną sesję, bo myślę, że te wyborami jeszcze najmniejsze.